Korea Północna. Świat zapomniał, a zagrożenie rośnie jak nigdy. Witajcie! Rakiety, które mogą być wystrzelone z pociągów przypominających zwykłe składy pasażerskie, czy rakiety hipersoniczne poruszające się z prędkością 10 razy większą od prędkości dźwięku, prawdopodobnie już niedługo zdolne dotrzeć do wybrzeży Japonii. To tylko kilka z nowych broni, jakie Północna Korea zdążyła wyprodukować w czasie, kiedy świat skupił się na pandemii i innych lokalnych problemach, takich jak na przykład potencjalna wojna z Rosją. Reżim w obawie przed nieznaną chorobą z Chin zamknął się całkowicie na prawie 2 lata, przerywając m.in. dotychczasowe drogi kontaktu ze Stanami Zjednoczonymi. Nikt nie ma w 100% pewności, co właściwie dzieje się u Koreańczyków z północy. North Korea, have you reached out to them to try to engage in dialogue and have they responded in any way? Our goal is to reduce the risk of escalation, but to date we have not received any response. Are you surprised by that they haven't responded? Well, Steve, as you know, because you follow this issue closely and I know and have covered past administration, this follows over a year without active dialogue with North Korea, despite multiple attempts by the U.S. to engage. So diplomacy continues to remain our first priority. Jakiś czas temu głośno było o tym, że Kim Jong-un miał poważnie zachorować, na co miała wskazywać jego 35-dniowa nieobecność w mediach oraz utrata nawet 25 kg wagi. Te niesprawdzone doniesienia zostały jednak obalone przez południowo-koreański wywiad. Pewne jest natomiast to, że Korea Północna cierpi z powodu największego kryzysu głodu od lat. Między innymi z uwagi na zamknięcie ich państwa oraz utratę pewnej części przychodów reżimu. Sytuacja jest na tyle poważna, że jej problem omawiał sam Kim Jong-un podczas plenum Północno-Koreańskiej Partii Robotniczej. Aczkolwiek pomimo tych licznych problemów widać, że Korea Północna się zbroi, a przez te ostatnie ciche prawie 2 lata szykowała swój arsenał, aby prawdopodobnie już za niedługo ponownie przypomnieć o sobie światu. 국방과학원이 새로 개발한 극초음속 미사일 화성 8형 시험 발사를 진행했습니다. Dlatego my w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, kiedy ponownie wybuchnie poważny kryzys na linii USA-Korea. Czemu koreański program atomowy dalej pozostaje zagrożeniem dla świata? Co dzieje się wewnątrz tego kraju? Oraz na podstawie wypowiedzi uciekinierów i oficjeli przyjrzymy się, jakie plany ma reżim i świat co do Półwyspu Koreańskiego i pokoju w regionie. Zatem na podstawie zebranych informacji w światowych i koreańskich mediach zapraszam Was na mój reportaż. Słuchajcie, dla tych, co nie zdążyli kupić mojej planszówki geostrategicznej Globalista, to w moim sklepie globalista.pl pojawi się ponownie na początku lutego. Dziękuję za zaufanie i za to, że już kilka tysięcy z Was jest w jej posiadaniu. Już niedługo, bo w połowie lutego na iOS i Androida zadebiutuje moja nowa gra multiplayer, w której będziecie mogli podbijać świat w krótkich, dynamicznych meczach rankingowych, wykorzystując specjalne umiejętności i jednostki. Jakbyście chcieli mnie wesprzeć w mojej pracy, to w moim sklepie mam też dla Was ozdobne drewniane ramki z Waszymi miastami. I tak, ponieważ nieraz pytaliście, mam zarówno Bydgoszcz, jak i Sosnowiec. Po najnowsze informacje, podobne do tych na YouTubie, zapraszam Was na mojego Instagrama. Nazwę macie na ekranie i link w opisie. Pamiętajcie o subskrypcji, ponieważ już za niedługo 500 000. Dzięki za to, że jesteście. Okej, to tyle. Zaczynamy. Pierwsze w historii spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej miało miejsce w 2018 roku w Singapurze. Wszyscy byli pełni nadziei. W końcu oba zwaśnione państwa podpisały porozumienia, w których Stany Zjednoczone i Korea Północna zadeklarowały się do nawiązania nowych relacji oraz współpracy na rzecz zaprowadzenia pokoju na Półwyspie Koreańskim. Pomimo tego, że w planach było spotkanie w Białym Domu, gdzieś z tyłu pozostawała kwestia denuklearyzacji Korei, która dalej nie była rozwiązana. Jednak ostatecznie po kolejnej partii rozmów w Hanoi i Sztokholmie doszło do zerwania rozmów, a plany nuklearne koreańskie
Tajwańczyków oraz amerykańskie sankcje pozostały wciąż aktualne. Według szacunków Arms Control Association w styczniu 2020 roku Korea Północna miała od 30 do 40 głowic i jest w stanie wyprodukować wystarczającą ilość materiału rozszczepialnego na 6 lub 7 bomb rocznie. Biorąc pod uwagę fakt, że Seul, będący jedną z najważniejszych metropolii świata pod względem gospodarczym, tworzący komponenty m.in. do produktów Apple, znajduje się dosłownie przy granicy Korei Północnej. Oczywiście, uwzględniając obszar metropolitalny, to naprawdę jest się czego obawiać. Będąc jeszcze bardziej dokładnym, centrum stolicy Korei Południowej znajduje się około 50 km na południe od KRLD. Jeśli więc Koreańczycy z północy czysto teoretycznie postanowiliby wystrzelić swoją hipersoniczną rakietę zdolną omijać systemy antyrakietowe sąsiadów, korzystając przy tym z poligonów nieopodal Pjongjangu oddalonego o 200 km w linii prostej, to pocisk o prędkości od 8 do 12 tysięcy km na godzinę dotarłby tam gdzieś w okolicach minuty i 30 sekund. Chociaż prawdopodobnie byłoby to nawet szybciej. Tym bardziej, że bazy północno-koreańskie Hyeon-ni czy Nyuhon-ni są tuż przy południowo-koreańskiej granicy. Nie można się więc dziwić, że w obliczu takiego zagrożenia dosłownie cała Korea Południowa postawiona jest na baczność, a w lokalnych wydaniach wiadomości prowadzone są analizy tego, jaki faktycznie mogą mieć zasięg rakiety Kima. Dodatkowo członkowie Komitetu Obrony Zgromadzenia Narodowego chcą pilnie zwołać specjalną komisję, która będzie miała za zadanie przygotować scenariusze obronne na wypadek takiego ataku ze strony Koreańczyków z północy. Warto podkreślić, że takie rakiety byłyby równie dobrze zdolne transportować głowicę nuklearną. Zresztą posłuchajcie sami. 의견을 말씀드리고자 합니다. 북한이 지난 11일 발사한 초음속 미사일은 순식간에 서울을 타격할 수 있으며 요격이 불가능한 것으로 알려져 북한이 핵탄두를 탑재하는 순간 대한민국은 절체절명의 위기를 맞게 된다. W pierwszych tygodniach 2022 roku Korea Północna przeprowadziła 4 testy rakietowe, w tym 2 testy rakiet, które miały być pociskami hipersonicznymi. Testy spotkały się z ostrą krytyką ze strony USA, które nałożyły sankcje na 6 obywateli Korei Północnej, obywatela Rosji i jedną rosyjską firmę za dostarczanie produktów, które wykorzystywane były przy rozwoju północno-koreańskiego programu rakietowego. The DPRK's unlawful behavior is a threat to international peace and security. It is extremely important that member states take the necessary steps to implement the sanctions in their jurisdictions for the DPRK regime. Napięcia na linii Pjongjang-Waszyngton zdają się być coraz większe, co podkreśla także ta oto wypowiedź Kim Jong-una z 9 stycznia. No matter who's in power in the US, the true nature of the US and its fundamental policies toward us never change. We should strategically establish foreign policy against the US and expand ties with anti-imperialist independent forces. Co więcej, jeden jak i drugi lider mają do siebie jakże wymowny stosunek. Doskonale opisał to materiał Reutersa. Kim had 3 historic meetings with President Donald Trump before negotiations broke down. Biden has previously called him a thug and Kim has called him a rabid dog that needs to be beaten to death. Jedno Kimowi trzeba przyznać. Korea Północna osiągnęła ogromne postępy w rozwoju broni jądrowej i rakietowej. Ich broń nuklearna mogłaby jako jedno z jedynie 4 państw na Ziemi dosięgnąć nawet terytorium Stanów Zjednoczonych czy Europy. Armia Kima liczy 1 300 000 aktywnego personelu przy zaledwie 26 milionach obywateli, więc 5% populacji służy w armii. Dodatkowe 20% to rezerwa. I choć te wszystkie przemarsze i parady przez Pjongjang wyglądają spektakularnie, tak sukces wojskowy ma swoją tragiczną cenę. Kraj pogrążył się w jeszcze większej izolacji od świata i prawdopodobnie w najgorszej zapaści gospodarczej, co podkreśla pierwszy od 2 lat przejazd pociągu z Chin przez Most Przyjaźni. Według południowo-koreańskiego wywiadu transport składał się niemal tylko z żywności, więc nad mieszkańcami wsi wisi klęska głodu. Kim, jak i elita, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Wieś jest skrajnie zacofana, a 40% obywateli jest niedożywiona.
Koreańczycy z północy, w tym nawet niepełnoletni, skazywani są na karę śmierci za oglądanie południowo-koreańskiego serialu Squid Game. A w przymusowych obozach pracy, w skrajnych warunkach, żyje nawet 200 tysięcy ludzi. Amerykańskie fotografie satelitarne tylko pokazują, że obiekty te ciągle się powiększają. Właśnie taki jest koszt dyktatury, która korzyści ma przynosić tylko i wyłącznie dynastii Kimów oraz w pewnej części ich najbliższym współpracownikom. Tym państwem, jakby nie patrzeć, rządzi mafia, czego najlepszym dowodem jest to, jak reżim pozyskuje środki, żeby utrzymać kraj w ryzach. Jak twierdzi firma analityczna Chain Analyze, w 2021 roku cyberprzestępcy wykradli łącznie aktywa cyfrowe o wartości aż 14 miliardów dolarów. Całkiem sporo, bo aż 400 milionów dolarów z tej kwoty przypada na hakerów z Korei Północnej, którzy za cel obrali sobie przede wszystkim firmy inwestycyjne i scentralizowane giełdy kryptowalut. Przy czym dane te mogą być przekłamane, ponieważ wielu przestępców północno-koreańskich działa także w Chinach, na przykład w ramach pokoju 39. Nieco lepiej opisywałem to rok temu w materiale Na czym zarabia Korea Północna, do którego serdecznie Was zapraszam w celu rozwinięcia tego zagadnienia. Warto tylko jeszcze podkreślić, że reżim przez pandemię stracił możliwość wysyłania swoich robotników na przykład do Rosji czy Chin, do ciężkich, często nieludzkich prac budowlanych. Dodatkowo turystyka też jest tam dalej wstrzymana, więc pewna część dochodów czasowo przepadła. I teraz głównie Kim oraz jego świta zarabiają na handlu bronią czy też substancjami odurzającymi, powszechnie znanymi jako nielegalne używki. O ciężkiej sytuacji w Korei Północnej opowiadał także dla Reutersa jeden z uciekinierów. 사람들 탈북 무조건 다 차단시키고 막 시장 같은 경우에도 예전에도 시간이 정해져 있었는데 지금은 그게 시간이 더 줄어들고 사람들을 이제 뭐 강제적인 동원에 더 많이 내보내고 그리고 뭘 이제 걷어가는 걸 더 많이 걷어가고 이러니까 사람들이 요즘에는 살기 너무 어렵다고 지금 굶어 죽는 사람이 더 많다고 하더라고. Wywiad południowo-koreański także potwierdza ciężką sytuację żywieniową państwa Kimów. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa około 11 milionów mieszkańców Korei Północnej, czyli 42,5% ludności kraju, cierpiało z powodu niedożywienia w latach 2018-2020. Jednak pomimo problemu głodu, obecnie rekordowo niska odnotowywana jest liczba uciekinierów z północy ze względu na rozkaz Kim Jong-una dotyczący zwiększenia patroli kontrolujących na granicach, właśnie w związku z izolacją państwa przed pandemią. Warto też podkreślić, że za ucieczkę grozi obecnie dożywocie w obozie pracy lub nawet kara śmierci. Przy czym taka próba przez strefę zdemilitaryzowaną prosto do Korei Południowej, gdzie można od razu otrzymać azyl, jest niemal niemożliwa. Natomiast Chiny czy Rosja deportują Koreańczyków z powrotem do ich kraju. Tutaj macie mapę najbliższych państw, gdzie uciekinierzy mogą ubiegać się o azyl. Wracając teraz do kwestii geostrategicznych. Intensyfikacji testów rakietowych oraz powrotu do podziemnych eksplozji ładunków nuklearnych możemy spodziewać się tuż po zakończeniu igrzysk w Pekinie. Nieoficjalnie lider Chin Xi Jinping miał się w tej sprawie porozumieć z reżimem, ponieważ świat ma skupić swój wzrok na Pekinie, a nie na eksplozjach nieopodal. Tym bardziej, że prezydent Chin będzie ubiegał się o reelekcję. Tych doniesień oczywiście nie sposób zweryfikować. Jednak ostatni transport żywności przez Most Przyjaźni mógłby teoretycznie być pewnym rodzajem potwierdzenia tej tezy. W końcu pomoc za spokój brzmi rozsądnie. Xi Jinping miał także prosić Władimira Putina, aby ten nie dokonywał inwazji na Ukrainę podczas Igrzysk Olimpijskich. Informacje te przekazała agencja Bloomberg, powołując się na anonimowe źródło w Pekinie. Tym samym, biorąc pod uwagę obie te informacje, jeśli doniesienia miałyby okazać się prawdą, zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa ze strony Rosji, jak i Korei Północnej może się ze sobą zejść w czasie i dojdzie do niego właśnie po zakończeniu Igrzysk w Chinach. Czy tak się faktycznie stanie? Tego obiecać Wam nie mogę, ale na to wskazują m.in. obserwatorzy. Do spięcia na linii Waszyngton-Pjongjang na pewno dojdzie już za niedługo, ponieważ reżim, aby przetrwać, musi doprowadzić do zniesienia części sankcji oraz pewnej pomocy w kryzysie żywieniowym. Jeśli natomiast ten problem jakimś cudem uda się zażegnać, zbrojnie Korea już teraz stanowi poważne zagrożenie dla świata i aktualnego porządku w Azji. Destabilizacja ma globalny wpływ także na nasze lokalne podwórko, ponieważ kiedy Stany
Chiny odwrócą uwagę od Europy. Wówczas Rosja znowu o sobie przypomni. Kim Jong-un będzie już niedługo w posiadaniu w pełni operacyjnej broni hipersonicznej, mogącej transportować głowice nuklearne. Dodatkowo trwają tam też udoskonalenia pocisków międzykontynentalnych. Przy takim obrocie spraw zagrożenie jest większe niż mogłoby się wydawać. A zdaje się, że świat i administracja Stanów Zjednoczonych nie zauważa tego problemu w należyty sposób. Dajcie znać w komentarzach, co sami sądzicie na ten temat. A ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w sobotę. Trzymajcie się. Cześć! Sabe tu vida.